Witam, miszki YouTube. Owe. Dzisiaj nie ze streama, tylko na żywo się z Wami witam. Tak bardzo serdecznie i owacjonalnie. Znowu chcecie taktykę ode mnie? No nie dziwię się, tak? Nie dziwię się. Coś tam tą taktyką wygrałem. Dodatkowo, 4-3-2-1 usuwają w FC25, więc wypadałoby, żeby się nauczył grać czymś innym niż tylko to pobogowane gówno. Także ode mnie dla Was dzisiaj szybciutkie wytłumaczenie. Nawet 8 minut nie dobiję, także charytatywny odcinek, prawda? Lila by jest jeden, bo tu w sprawie 70% ludzi co te filmy ogląda. Nie chce im się kliknąć czerwonego guzika, więc naprawdę, tyle darmowych taktyk ode mnie macie w ciągu roku, że tego jednego guzika byście już mogli kliknąć. I teraz tak, moi kochani, formacja to 4-4-2. Jak budujemy skład pod tę formację? Już mamy taki etap gry, że boczni obrońcy nie za bardzo mnie interesują. To nie 4-3-2-1, że którykolwiek z nich musi strzelać, musi podawać, nie. Fajny wzrost, czyli tak... Więcej niż te 1,78 m, to jest fajny wzrost. Żebym miał te chociaż 95 standing tackle, proszę o ciebie, przedostatnia zakładka w defensywie. U Dogi ma 95, Rychu James ma 96, w zupełności wystarcza. Tyle gry na boku, małe znaczenie. Eśpeki, fajnie, no nie mówię, że wymus, ale fajnie, jakby choć jeden z nich miał y, złotego fine shota z dystansu. W tym przypadku nie ma ani Rolfo, ani Kevin De Bruyne, ale umówmy się, to jest Kevin De Bruyne, więc jest 99 shot power, 99 long shot. Więc jeśli sobie grynuje strzał, to nie tak wpada. Dodatkowo ma 5 słabsze, więc takiego jednego, co potrafi huknąć finezję, warto mieć, ok? Bo to jest spore zagrożenie, by zaś było. I teraz ważna sprawa. Skrzydłowi. Ja preferuję lewe skrzydło, ale może być też. Sprawę. Miejcie w swoim składzie choć jednego gościa, który ma no więcej jak 1,90m, to tak uważam, że jest zdrowo, więcej jak 1,90m, ja mam Holanda, co ma 65 więc to prawie 2m jest, to już w ogóle jest siekiera, możecie dać jakiegoś, nie wiem, Weckhorsta, Sorlota, tego typu goście, Ronaldo też jest spoko, ale w tocie, bo na toty chyba nie ma Ariala, jeśli dobrze pamiętam, więc nie potrafi skakać, Holand ma Eriala plus. I nie chodzi o to, żeby każdą akcję grać na główki, tylko to się po prostu przydaje. Dużo łatwiej jest rozrzegać defensywę rywala. Jak prowadzicie i spod pressingu wyśnię, to wystarczy zagrać właśnie kwadrat na Erlinga Halanda, na Ronaldo, na to lewe skrzydło, żebyście pamiętali. To już potem wchodzi naprawdę w pamięć, nie? Na lewym skrzydle jest mój gość, który z moim kołem ratunkowym, gdy Titanic już schodzi na dno. No to właśnie ja mam tego Erlinga Halanda i, i Wam też polecam mieć takiego. Albo na prawym skrzydle, ale warto, wiecie mi, że warto. Dać kloca na jedną z tych skrzydeł. Po drugiej stronie preferuję mieć właśnie takiego gościa przez cały rok, jak Leo Messi, aktualnie Dani Olmo, czyli niski, ale bardzo uzdolniony technicznie, ten tu już ma w ogóle 5 star, 5 star, 50 więc jest idealny, ma dribbling wszystko na 99, no Dani Olmo jest kartą perfekcyjną i ten gościu musi mieć wybitne podania, bo on tutaj będzie podawał prostopadle, no co najmniej 17 razy w trakcie meczu, więc to jest dla niego bardzo potrzebne. W moim przypadku gra właśnie na prawym szkle, no bo przez większość sezonu grałem tam Leo Messi, i z racji, że Messi ma 4 słabszej przez cały rok aktualnie, no to też łatwiej się go Używa właśnie jak i pas. A na ataku gram sobie Nico Williamsem i Cody Hackpo. To już jest pełna dowolność na esteku. Czy wolicie takich małych Butra Czy wolicie trochę wyższych, na przykład takich Cody Hackpo, yy, Paulo Dybala, Rafaela o nie ma to znaczenia uważam, STST ST, nie ma znaczenia, jak wolicie. I teraz tak, taktyka w defensywie to jest oczywiście balans, szerokość 40, głębokość 70, to jest maksymalna wartość jaką możemy dać w formacji 4-4-2, żeby drużyna, jako komputer, jako drużyna, że tak powiem, sam siebie nie dało pułapki offside'owej, żebyście wtedy nie byli w szoku. Więc 70 to jest idealnie do odpresowania, ale też, że komputer nic za was głupiego nie robi. Balans bezpośrednie podania to jest szerokość w ofensywie 50 i paseczki na 5. Ryfer Kiki 2, ale to też jest wasza dowolność, prawda? Jakie tam lubicie grać schematy, ale cała reszta tak musi być. Tak jak mówiłem, Erling Kalant, lewe skrzydło, na prawej dajemy tego kreatora, właśnie on robi to za takiego naszego. SPO bym powiedział, taki Leo Messi ze czasów Guardioli, prawda? Czyli on ma te pozycje, ale tak naprawdę chcemy tak grać, żeby i nie miał. I boki obrony. U Dogi ma zostawać z tyłu, rychu Jace ma zostawać z tyłu i obieganie. Dlaczego ma obieganie? No bo przed nim właśnie gra ten wolny elektron. Jeśli dacie sobie tego kloca, słuchaj, że tak brzydko mówię, ale jest trochę klocuszkiem Erling Haaland, To wtedy dajemy go na prawe skrzydło. Jeśli chcielibyście dać na prawe skrzydło, to wówczas dajcie sobie obieganie temu lewemu obrońcy, a u prawego zostawcie tylko zostawaj z tyłu. Myślę, że jest to dosyć zrozumiałe. Eśpeki zostawaj z tyłu oraz krycie środka bez żadnego wbiegania w polekanach przy cent. Nie, to, to, to nie na aktualnym paczu. Prawo skrzydłowy, wracaj do obrony, ścinaj do środka. Cut inside to jest ścinaj do środka, czy tam zbiegaj do środka, jest w polskiej wersji, no zrozumiecie? I get into box for cross to jest oczywiście wbiegaj po karne przy centrach, czyli to samo co możemy dać na SP-kach z tym że jemu faktycznie to dajemy, tak? I lewe skrzydełko, wbiegaj w pole karne przy centrach, wracaj do obrony i reszta jest domyślnie. To są wytyczne dla naszego kloca, a ta dwójka właśnie najmniej ważna, no to wbiegaj ze plecy obrońców oraz wracaj do obrony. No mówię najmniej ważne, wiadomo, że nie strzelają tutaj najwięcej bramek, ale no bo to już... Pełnie jest jakby Wasza dowolność i Wasza kreacja kim tu chcecie grać i jak chcecie grać i w jaki sposób. Prawda, prawda? I to tyle ode mnie. Bierzcie, korzystajcie, bawcie się dobrze, wbijajcie 20, tak jak ja tydzień w tydzień eee, i zachęcam, żeby zostawić tego kciuka, może nawet ewentualnie subskrypcję, jeśli się film spodobał. I Też wiem, że nie będzie miał on 8 minut, więc pewnie YouTube będzie chciał troszeczkę tutaj nasze zasięgi ukrócić. A jeśli chcecie, żeby takie właśnie poradnikowo materiały tutorialowe się pojawiały już na początku FC 25 to takie rzeczy miło mi będzie ujrzeć potem w YouTube. Studio. Dziękuję, miłego dnia i zapraszam wieczorem na Twitcha standardowo, no bo jestem tam niemalże codziennie. Hej.